Nasze miasto i jego mieszkańcy zawsze ściśle związani byli z historią państwa polskiego. Szczególnie trudnym dla Tomaszowian czasem były zabory, a przede wszystkim powstania narodowo-wyzwoleńcze. Za czynny udział w walkach o niepodległość wielu spośród nich skazano na śmierć. Wielu też na zawsze wyrwało z ojczyzny. Włączony do zaboru rosyjskiego Tomaszów przechodził okres stagnacji. Dopiero po odzyskaniu niepodległości jego rozwój nabrał tempa. W 1918 roku, po 123 latach narodowej niewoli, powstał nad Bilicą prężny ośrodek przemysłowy. Miasto wielonarodowe i wielokulturowe. W tym roku mija 100 lat od tego wydarzenia. W związku z tą ważną dla naszego narodu i naszego miasta datą zaprosiliśmy na dzisiejszą uroczystość panią doktor Gabrielę Ziółkowską, asystenta działu historycznego Muzeum imienia hrabiego Antoniego Ostrowskiego w Tomaszowie, która w swoim wykładzie Tomaszowskie miejsca pamięci omówi te, które związane są z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Witam Państwa również bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że już po raz trzeci zostałam zaproszona na tą wspaniałą galę i będę mogła podzielić się jakoś z Państwem moją wiedzą, moimi badaniami, przemyśleniami na temat różnych aspektów historii Tomaszowa. Tak jak już wspomnieli uczniowie prowadzący tą uroczystość, jesteśmy w szczególnym okresie, mamy rok 2018. Jest to rok jubileuszowy, mija 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Dlatego też zastanawiając się nad tematem tegorocznego wystąpienia, brałam miejsca pamięci, które z tą niepodległością się kojarzą. Są one bądź pośrednio, bądź bezpośrednio związane z wydarzeniami, które miały miejsce przede wszystkim ponad 100 lat temu, ale nie tylko. Ja za chwilę do tego wrócę. Natomiast w związku z tym, że jest to konkurs plastyczny, ja też staram się wybierać takie tematy i omawiać takie obiekty, które znajdują się cały czas w krajobrazie naszego miasta, naszego otoczenia, które można dotknąć, zobaczyć i w końcu utrwalić, czy to w rysunku, czy to w obrazie, czy w fotografii. Proszę Państwa, odzyskanie niepodległości to przede wszystkim jesień, listopad 2018. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest to długoletni proces. Proces, który zaczyna się właściwie od samego końca tego dosyć ciężkiego i bolesnego okresu dla nas Polaków, jakim był okres zaborów. Bo już koniec XVIII wieku mamy insurekcję kościuszkowską, później było powstanie listopadowe, powstanie styczniowe i wybucha I wojna światowa, której koniec zbiega się właśnie z odzyskaniem niepodległości, że Polska znowu pojawiła się na mapie Europy. Chciałam omówić właśnie kilka miejsc, które powinniśmy kojarzyć z tymi wydarzeniami. I myślę, że zaczniemy od samego centrum miasta, czyli od pomnika Tadeusza Kościuszki. To, że pomnik Tadeusza Kościuszki znajduje się w Tomaszowie, nie jest wyjątkiem. Tutaj należałoby się cofnąć do roku 1917, do jesieni tego roku, ponieważ 15 października 1917 roku przypadała setna rocznica śmierci tego bohatera narodowego. W związku z tym trwała jeszcze pierwsza wojna. Polacy mieli coraz większe nadzieje na odzyskanie niepodległości. W związku z tym bardzo wielu miastach Królestwa Polskiego odbywały się uroczyste obchody związane z tym jubileuszem. Miały one bardzo różnorodny charakter. Były to przedstawienia, koncerty, prelekcje, odczyty. Pisano książki, publikowano artykuły, ale też w bardzo wielu miejscach, miastach, mniejszych miejscowościach starano się na trwałe zaznaczyć obchody tego jubileuszu, setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. I
w związku z tym wystawiano pomniki tegoż bohatera. I tutaj nie należy jakoś daleko odjeżdżać, żeby zobaczyć, że też w innych miejscach takie pomniki na centralnych placach miejskich stoją, chociażby w pobliskim Opocznie. Dawny rynek miejski został przekształcony, nazwany imieniem Tadeusza Kościuszki i w jego centrum stoi też pomnik właśnie naczelnika insurekcji. Podobna sytuacja jest też w niedalekim Ujeździe. Tutaj też dawny rynek miejski został nazwany imieniem Tadeusza Kościuszki i pośrodku jego stanął pomnik. Tak też było i w Tomaszowie. W 1917 roku, jak w wielu innych miejscowościach, powstał Komitet Obywatelski, który miał zorganizować i przeprowadzić te obchody. I też planowano, jak w wielu innych miejscach, utrwalić tą rocznicę, ten jubileusz, i dążono do tego, żeby powstał pomnik Tadeusza Kościuszki. Zaczęto zbierać pieniądze. W połowie października, czyli wtedy, kiedy przypadała rocznica śmierci, uroczyście wkopano kamień węgielny pod właśnie budowę tego właściwego pomnika. I na tym obelisku były dwie daty. 1917, 15 października, 1918, 3 maja. Miało to sugerować, że pomnik Kościuszki miał powstać właśnie w maju przyszłego roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, więc kolejnej ważnej rocznicy dla Polaków. Niestety tak się nie stało. Władze okupacyjne niemieckie, ponieważ Tomaszów znajdował się pod okupacją niemiecką podczas I wojny, nie zezwoliły na wystawienie pomnika i dopiero taka zgoda przyszła w 2018 roku. Zresztą zbiegło to się też częściowo z zakończeniem, z końcową fazą czy zakończeniem I wojny. Pomnik Tadeusza Kościuszki sięgającego po szablę, wykonany z czerwonego piaskowca, miał on taką formę jak ten dzisiejszy. Dlaczego mówię dzisiejszy? No bo do tego za chwileczkę też wrócę. W każdym bądź razie już w wolnej Polsce, w czasach II Rzeczpospolitej, pomnik Kościuszki, ten nasz tomaszowski, był miejscem ważnych obchodów, ważnych rocznic, uroczystości, świąt patriotycznych, świąt państwowych. Zresztą jest to udokumentowane i w zdjęciach, gdzie są właśnie z tego okresu międzywojennego zdjęcia przedstawiające właśnie uroczystości państwowe, które odbywały się wokół pomnika. No i przychodzi jesień 1939 roku. Wybucha II wojna światowa. Tomaszów oczywiście zostaje zajęty przez Niemców. Po raz kolejny dostaje się pod okupację i władze okupacyjne nakazują jeszcze jesienią 1939 roku rozebrać, zdemontować pomnik. I tutaj też są bardzo takie wymowne zdjęcia właśnie placu Kościuszki z okresu II wojny światowej, gdzie mamy pusty plac po zdemontowanym pomniku. I nawet jeżeli takie zdjęcie jest niedatowane, to jeżeli mamy taką sytuację, to od razu wiadomo, że pochodzi ono z okresu II wojny. Ten pomnik bardzo szybko zrekonstruowano już po zakończeniu wojny, ponieważ to był rok 1947. Zrekonstruowano go na wzór tego pomnika, który był w okresie międzywojennym i taki pozostaje do dziś. Też odbywają się przy tym pomniku, właściwie na placu, uroczystości państwowe. Przenieśmy się teraz w inne miejsce, nieco bardziej na wschód.
pomiędzy dzisiejszą ulicę POW i ulicę Mościckiego. Wtedy te ulice nazywały się odpowiednio Pałacowa, czyli dzisiejsza POW, natomiast ulica Mościckiego miała nazwę Pilicka, Piliczna, jako że wiodła w kierunku Pilicy. Tutaj oczywiście przy ulicy Pałacowej stał Pałac Ostrowskich, natomiast na południe od niego był duży plac. Dlaczego duży? Dlatego był duży, ponieważ nie było tam jeszcze gmachu dzisiejszego Urzędu Miasta. On powstał nieco później. Przy ulicy Pilicznej, czyli dzisiejszej Mościckiego, natomiast były oczywiście kamienice. I chciałabym tu Państwa zwrócić uwagę na kamienicę, w której znajduje się dzisiejsza poczta. W tym budynku podczas I wojny światowej znajdował się niemiecki garnizon okupacyjny. I mamy listopad, 12 listopada 1918 roku. Dochodzi do podpisania porozumień kończących I wojnę światową, abdykuje cesarz Wilhelm. I na wieść o tych wydarzeniach dowódca niemieckiego garnizonu zamierza wymaszerować wraz ze swoimi wojskami z Tomaszowa. Wszystko wskazywało na to, że Niemcy zamierzają opuścić Tomaszów z bronią w ręku. Natomiast te plany się im nie udały, ponieważ właśnie tego dnia, 12 listopada, na tym pustym placu, o którym mówiłam, zaczyna zbierać się tłum. Całe działania oczywiście są inspirowane przez lokalnych pełowiaków, legionistów i harcerzy. Na ten widok, na wieść o tym, że tutaj Tomaszowianie zaczynają stawiać opór, Niemcy po prostu wystawili karabiny z okien swojego garnizonu, budynku, w którym stacjonowali. No i mogło dojść do sytuacji krytycznej, do rozlewu krwi. Ówczesny burmistrz Osiński, żeby zapobiec temu, dopuścił się takiego małego, powiedzmy to, oszustwa, ale w bardzo dobrej wierze. Mianowicie nakazał powiadomić dowódcę garnizonu niemieckiego, że na prawym brzegu Pilicy stacjonują wojska polskie. Było to nieprawda, natomiast scenariusz ten się wydał bardzo prawdopodobny, ponieważ na prawym brzegu Pilicy podczas I wojny światowej znajdowała się austriacka strefa okupacyjna, a tamtejszy bieg wydarzeń wojennych sprawił, że to rozbrojenie nastąpiło nieco wcześniej. I rzeczywiście było prawdopodobne, że jakieś siły polskie znajdują się i w każdej chwili mogą przyjść na pomoc Tomaszowianom. W związku z tym doszło do takiego porozumienia, że Niemcy będą mogli w sposób bezproblemowy opuścić Tomaszów, oficerowie w sposób honorowy, pod warunkiem, że złożą całą broń i amunicję, będą mogli ze sobą zabrać tylko rzeczy osobiste należące do wyposażenia wojskowego. I tak też się stało. I proszę Państwa, na pamiątkę, znaczy to miejsce wydało się już później w dwudziestoleciu międzywojennym ówczesnym władzom Tomaszowa odpowiednim miejscem, właśnie ten plac, na którym Tomaszowianie stawiali opór, nie chcąc dopuścić do wyjścia wojsk niemieckich z bronią w ręku. To miejsce wydało się odpowiednim do tego, żeby uhonorować bohaterskie czyny Polaków. Umieszczono tam płytę nazwaną Grobem Nieznanego Żołnierza. Na płycie tej był napis, że upamiętnia ona bohaterów z I wojny światowej i wojny polsko-radzieckiej. Ta płyta również została zdemontowana po
po wybuchu II wojny światowej też władze okupacyjne nakazały jej rozebranie. Natomiast na jej odtworzenie musieliśmy poczekać aż do roku 2008, ponieważ wtedy to w 90. rocznicę odzyskania przez Polski niepodległości została ona zrekonstruowana i uroczyście odsłonięta. I jeszcze, proszę Państwa, chciałam wrócić do tego budynku poczty, ponieważ może niektórzy z nas nawet nie zwracają uwagi, ale jest tam też płyta wmurowana w ścianę frontową, która informuje, że właśnie w tym budynku podczas I wojny światowej znajdował się niemiecki garnizon okupacyjny. I myślę, że należałoby omówić jeszcze jedno miejsce związane z wydarzeniami związanymi z odzyskaniem niepodległości. Mianowicie miejsce, dzisiejsze skrzyżowanie Alei Piłsudskiego i Legionów. Tam stoi oczywiście pomnik poświęcony legionistom, który też ma bardzo długą historię. Tomaszowskich legionistów starano się już uhonorować bardzo wcześnie, ponieważ dosłownie kilka lat po zakończeniu I wojny. Pierwszy obelisk ich pamięci powstał naprzeciwko Pałacu Ostrowskich już w 1924 roku. Natomiast dwa lata później, w 1926, rozpoczęła się budowa obecnego gmachu Urzędu Miasta, czyli ratusza. Budynek był zaprojektowany jako potężna budowla, w związku z tym temu pomnikowi należało poszukać innego miejsca. I zdecydowano, że będzie to zamknięcie tego traktu spacerowego na końcu alei imienia Józefa Piłsudskiego. Proszę Państwa, tak też się stało. Zaprojektowano i wykonano pomnik, który wyglądał praktycznie tak samo jak ten współczesny. Na zwieńczeniu był orzeł zrywający się do lotu. Ten pomnik odsłonięto w 1928 roku, natomiast po wybuchu II wojny światowej, po zajęciu Tomaszowa przez okupanta, spotkał go taki sam los, jak we wszystkie inne miejsca pamięci, o których była mowa. Pomnik został rozebrany, zdemontowany, natomiast na jego odtworzenie też trzeba było długo poczekać, ponieważ pomnik ten odtworzono w roku 2001. Wtedy też uroczyście odsłonięto ten zrekonstruowany obelisk. Natomiast, proszę Państwa, obok tego pomnika w bardzo niedalekiej odległości, tutaj pozwolę podejść do tego zdjęcia, chodzi mi o ten element tutaj znajdujący się w tle, jest to obelisk poświęcony pamięci harcerzy poległych podczas obu wojen światowych. I ten obelisk, on został jak gdyby wcześniej, w latach 80., ponieważ jego odsłonięcie nastąpiło w roku 1988, w 70. rocznicę odzyskania niepodległości. Ten obelisk jak gdyby w zastępstwie został tam postawiony, natomiast właściwa rekonstrukcja tego pomnika legionistów miała miejsce, tak jak wspomniałam, w roku 2001. Myślę, że proszę Państwa, to taki bardzo skrótowe omówienie tych miejsc pamięci, które powinny nam się kojarzyć, wiążą się właśnie z obchodzonym w tym roku jubileuszem. Ja chciałam powiedzieć, że nie tylko może w roku jubileuszowym, ale teraz szczególnie powinniśmy dbać i zwracać uwagę na te miejsca, czytać te tablice. Tutaj też apeluję do młodych ludzi, żeby czytać te tablice, bo pamiętajmy, że każdy pomnik, każde takie miejsce pamięci, one jest poświęcone jakimś ważnym
czasem tragicznym wydarzeniom związanym z Tomaszowem, z naszą ojczyzną. Poświęcony też jest słynnym ludziom, czy to związany z naszym miastem, czy z historią Polski w ogóle. I w każdym takim miejscu jest cząstka przeszłości. Cząstka przeszłości, o której powinniśmy pamiętać i o to dbać. I tak jak powiedziałam, apeluję o to przede wszystkim w styczniu, na początku tego szczególnego roku jubileuszowego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Serdecznie dziękujemy Pani Doktor za przekazanie nam tak ważnej z punktu historycznego i emocjonalnego wiedzy o miejscach narodowej pamięci w naszym mieście. A teraz przypomnijmy pokrótce historię jego powstania. Obejrzyjmy zabytkowe budowle miasta i powiatu, widziane oczami uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6 i uczniów klas gimnazjalnych. Jako osada powstała pod koniec XVIII wieku w dąbrach Tomasza Adama Ostrowskiego, hrabiego Herburamierz. Była to niewielka osada górniczo-hutnicza, nazywana również osadą kuźniczą. W rok 1788 przyjmuje się za datę powstania osady Tomaszów, ponieważ w księdze zgonów parafii Tobiasze wymieniona została po raz pierwszy nazwa Tomaszów. Mija więc 230 lat od tego ważnego dla nas Tomaszowian wydarzenia. Hrabia Antoni Ostrowski, późniejszy dziedzic, tak pisał w jednym ze swoich dzieł o osadzie Tomaszów. Mała to osadeczka kuźnicza, położona była wśród lasów wysokopiętych, sosen i dębów, przeglądających się jakby po raz ostatni przed zgonem w pysznym zwierciadle, ulanym przez pełną życia i ruchu rzekę Wolburgę, ponad której cienistymi brzegami lękł się niedawno jeszcze Bobry. Nowa osada Tomaszów posiadała znakomite warunki do rozwoju przemysłu włókienniczego. Szczególne znaczenie miała duża obfitość wody. Bystry nurt rzeki Wolburki umożliwiał stosowanie na znaczną skalę napędu hydraulicznego. Tym bardziej, iż wcześniej dla potrzeb zakładów hutniczych został urządzony spadek wody. Nie bez znaczenia była niewielka odległość od wówczas spławnej rzeki Bielicy. Do tego dochodziły znaczne zasoby surowców budowlanych. Osada rozwijała się bardzo szybko. Zaczęła nabywać ludność z innych miast włókienniczych. Zachęceni przez Antoniego hrabiego Ostrowskiego bardziej dogodnymi warunkami tkaczy sukiennicy, liczyli na polepszenie swojej sytuacji materialnej. W związku z planami zasiedlenia Tomaszowa, Antoni hrabia Ostrowski, właściciel osady, dokonał w 1822 roku jej regulacji. Plan przyszłego miasta składał się z trzech dzielnic, zhierarchizowanych społecznie i zawodowo. Najpierw osadzono przybyszów na terenie położonym na lewym brzegu Wolburki. Wytoczono tu dwie pierwsze ulice, Warszawską i Świętej Tekli. W okolicy istniejącej już wcześniej grobli i stawów powstał rynek w kształcie trapezu. Zaś wymierzone duże działki zostały przeznaczone na budowę zakładów przemysłowych, wykorzystujących siłę spadku wody, na przykład przędzalni. Był to początek budowy dzielnicy przemysłowej późniejszego miasta. Dziedzic Tomaszowa dbał też o rozwój gmin wyznaniowych w osadzie. Wspierał finansową budowę kościołów. Akt nadania osadzie Tomaszów praw miejskich został podpisany 6 lipca 1830 roku i nosił nazwę Dyplomat Miasta Tomaszów Mazowiecki w powiecie brzezińskim, w obwodzie rawskim w województwie mazowieckim. Dodany przydomek mazowiecki miał odróżniać nasze miasto od innych o podobnej nazwie. Uroczyste ogłoszenie Tomaszowa miastem nastąpiło 8 września 1830 roku. Jednak rodzina Ostrowskich była silnie zaangażowana w powstanie listopadowe i dlatego za czynny udział w powstaniu Antoni Ostrowski skazany został zaocznie na karę śmierci, a jego dobra zostały skonfiskowane. On sam musiał udać się na emigrację, z której nigdy nie powrócił. Wkrótce została wydzielona dzielnica śródmiejska. Jej centrum stanowił rynek Świętego Józefa. Dzielnica charakteryzowała się prostym, logicznym planem, który oparty był na połączeniu widokowym szerokiej alei z rezydencją dziedzica.
Aleja ta od zachodu zamknięta została placem Kaworek, wokół którego teren przeznaczony na wzniesienie kościoła katolickiego, zabudowań plebańskich i szkoły elementarnej, zaś przy rynku świętego Józefa, dziś plac Kościuszki, miały powstać ratusz, kościół ewangelicki, jak również jatki rzeźniczo-piekarskie. W 1812 roku Antoni hrabia Ostrowski wybudował dla siebie i swojej rodziny pałac z parkiem nad rzeką Wolboką. W centrum, a zwłaszcza przy rynku, istniał obowiązek budowania murowanych domów piętrowych, a wzdłuż głównych ulic murowanych budynków według planów architektonicznych zatwierdzonych przez Antoniego Ostrowskiego. W 1824 roku Tomaszów otrzymał prawa osady przemysłowo-handlowej pod zarządem wójta. W tym samym roku hrabia Ostrowski przeniósł do Tomaszowa z Lubochni pocztę, która mieściła się w zabudowaniu Pałaców Ostrowskich. Jak sam pisał, celem lepszej komunikacji Tomaszowa z sąsiednimi osadami. Możemy stwierdzić, że obaj Ostrowscy, Tomasz i Antoni, przyczynili się do późniejszego rozwoju miasta, kładąc pod nie solidne fundamenty. A zabytki, które mamy okazję podziwiać każdego dnia, przypominają nam o jego historii.